Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony już takim klimatom właśnie jesiennym, zbliżającym się jesień. Ja skończyłam już właśnie swój urlop, byłam w Polsce, byłam na duty free i poznałam pewne zapachy, z którymi chcę się z Wami podzielić. Chcę się z nimi podzielić, bo wydają mi się takie właśnie klimatyczne, aczkolwiek spodziewam się czegoś innego i wydaje mi się, że cały czas kursujemy w kierunku właśnie tych samych jakby zapachów. Słuchajcie, a mianowicie takich zapachów, cały czas jak podsumowałam w zapachu nowym Givenchy, takich jaśminowo, właśnie ciągle jest ten orange blossom i nic takiego nie ma, co mi naprawdę składło z serca, ale zaraz opowiem o dwóch zapachach, które ja powiem Wam szczerze, wąchałam i chciałam się właśnie podzielić taką dygresją, taką właśnie moją opinią, bo są to zapachy bardzo, bardzo, słuchajcie, nowe. Faktem, w tym odcinku tych zapachów nie będę fizycznie mieć, słuchajcie, gdyż nie pokusiłam się kupić je po jednym jakby spróbowaniu, chociaż z jednym troszkę krążyłam, ale powiem Wam, krążyłam tylko dlatego, że byłam ciekawa, co on mi przypomina, więc koniecznie zostańcie ze mną, zaraz ją mówię. Będzie poświęcony dwóm zapachom, które są właśnie nowe. Pierwszy to Bronze Goddess i nie będzie to Estee Lauder, chociaż zawsze mi się nasuwa myśl właśnie Estee Lauder, ale będzie to Burberry, nowy zapach, na który wszyscy czekali. Słuchajcie, ja sobie tak werbuję wałk najnowszy, to jest September, czyli wrzesień, aczkolwiek czekam już na oktober i powiem Wam, że nic tutaj nie ma, ja nie mam fizycznie tych zapachów, cały czas jest ta Prada Paradox, może przez Emma Watson, bo ona jest bardzo tu popularna, ja nie wiem, ja nie widzę nic ciekawego w tym zapachu, ale tak sobie szukam, no i oczywiście jest tu J'adore, najnowsze La Or z kurkurzianem w roli głównej, no ale właśnie tak sobie myślałam, żeby w końcu przyszedł czas, a nie jest, słuchajcie, tada, w końcu. Więc tak wygląda butelka, miałam przyjrzeć się tej alegorii, ale ja jej nie widziałam tu na wolno. Słowem to jest Bergamot Calambria, przepraszam za te odgłosy, ale u nas ciągle wiecznie coś remontują, jest to dobry znak i zły znak, no bo coś się rozwija, z drugiej strony hałasy niesamowite. Słuchajcie, więc ktoś, kto mnie obserwuje, wie, że ja już pokazałam nowego reela, będzie część druga, duty free, czyli wolno od słowy raj, ja tam chciałam coś Wam fajnego pokazać, to czekajcie na drugą część. No ale coś chciałam powiedzieć, przyjrzyjmy się pierwszemu zapachowi, na który ja czekałam, jak wyjeżdżam jeszcze na urlop, to jeszcze go nie było. W zasadzie był, ale po tych dwóch dniach, bo u mnie w perfumerii go nie było. A mianowicie Goddess, czyli to nie jest Bronze Goddess, czyli to jest Goddess Burberry. A ja myślałam, że pełna nazwa właśnie to jest Bronze Goddess. A i słuchajcie, to jest zapach nowiutki, dopiero wyszedł za jego nosem, czyli za nim stoi Amandine Claire Marie. Nie znam kobiety, ale powiem szczerze, że pewnie jest bardzo znana. Główne nuty to jest wanilia, lawenda, kakao, imbir, gdzieś tam waniliowy kawior, nie wiem co to znaczy, pewnie zbierają może też szypułki, nie mam. No i oczywiście wszystko kursuje, obraca się wokół Vanilla Absolute. I fragrance ma być takim właśnie fragrancem feministycznym, może takim Barbie właśnie. Fascynacja siłą, którą ten zapach ma dać. No i słuchajcie, widziałam tam, gdzie ja pracuję, na Piccadilly Circus, wielki był, wiecie gdzie jest Piccadilly, kto był właśnie w Londynie, to wie, to jest właśnie wielki ekran i cały czas reklamują ten zapach, właśnie Goddess Burberry i pięknie to wychodzi, bo pokazują Emma Mackey. Ona jest dość popularną francusko-angielską aktorką, dość znaną i właśnie jak ona idzie z tymi lwicami,
przez takie pola, chyba lawendowe, w ogóle jakieś pole, i pokazuje właśnie taką siłę, taką feminizm, takie emanujące właśnie ciepło, taką siłę, bym powiedziała dominującą siłę, bo te lwice są bardzo przerażające, więc bardzo mi się podoba ten adwers, ta właśnie reklama. No i myślę, że ona się przykuwa uwagę. To sobie szybko jeszcze patrzę, co Fragrantica właśnie napisała, że to jest pewna, czyli ta footage of lioness w takim naturalnym środowisku, ale słuchajcie, dzięki specjalnej CGI technology. Właśnie zastanawiałam się, jak oni to zrobili, że ona nie bała się kroczyć właśnie z tymi lwicami, ale wydawało mi się, że to było nałożone na pewno, ale świetnie zrobione, bo chyba no, nie mogłaby jakby tak z nimi, że tak powiem, spacerować, bo ja bym się bała. Nawet najbardziej tam, tym bardziej, że one żyją na wolności, najbardziej takie właśnie jakby oswojone lwice, to mi brakowało, chyba bym się jednak bała. Także wydaje mi się, że to jest właśnie taki trochę feministyczny, taki właśnie pokazujący naszą siłę, że my gdzieś odkrywamy tę siłę, my jesteśmy tymi lwicami. Poza tym, wiecie, były też piłkarskie te mistrzostwa odnośnie kobiet grających, one są też tu nazywane lioness, czyli właśnie lwice, więc też to wszystko kręci się wokół tej siły, która z nas emanuje. No i nie wiem, dlaczego ja nazywam ten zapach Bronze Goddess, przepraszam, jeżeli gdzieś tam umieściłam, ale to jest po prostu Goddess Barber. I teraz przejdę do tego, czy mi się w ogóle podoba ten zapach. Ja wam powiem, że byłam bardzo rozczarowana. Butelka jest bardzo minimalistyczna, fajna, ale czegoś mi zabrakło. Mnie ten zapach kojarzy się, słuchajcie, jeżeli myślicie o sile właśnie takiej emanacji, tą siłą, tą dynamicznością, tego, że my możemy unieść góry, nic w tym zapachu takiego nie ma. Tam jest bardzo, ja nie wiem, ta wanilia, w ogóle ja jej nie czułam, absolutnie nie czułam, może na mówię na wolno słowem, chociaż wzięłam ten papier to jest ze sobą, starałam się go nie psiknąć, bo psiknęłam innym zapachem, o którym zaraz powiem, ale powiem wam, że jestem rozczarowana bardzo tym zapachem. On jest tak lawendowy, tak uspokajający, on jest gdzieś uspokajający, a nie właśnie dynamizujący, tam nie ma tej dynamiki, tam ta wanila absolutnie i to wszystko gdzieś mi zanika, ja tego kakao nie czuję. On jest bardzo lekki, bardzo lekki, tu piszą, że to jest eau de parfum, natomiast on nie jest w ogóle spicy, on jest ciepły, ale według mnie dominuje ta uspokajająca lawenda i ja bym w ogóle tego zapachu nie nazwała Goddess w tym sensie, no chyba, że to jest takie taki absurd, takie przeciwieństwo, że z jednej strony jesteśmy silne, ale dajemy takie ukojenie. Być może tak. Powiedzcie mi, co wy na ten temat myślicie, bo dla mnie to jest taki właśnie paradoks. No nie wiem, ja tego zapachu nie wiem, czy ja kupię, ale jeszcze się przyjrzę, dam taką drugą szansę, dlatego że to było wszystko na szybko i wiadomo, że wszędzie tam emanują te inne zapachy. Także to tak na szybko. Ale oczywiście pewnie wrócę do tego. Drugim zapachem, słuchajcie, przepiękna butelka i podeszła do mnie właśnie pani i pokazała mi, że ja się zainteresowałam Paco Rabanne, bo widziałam tam fajną taką limited edition różową butelkę. Ona powiedziała, że to jest limited edition, nie zna za bardzo się, w ogóle kobieta się za bardzo nie znała, ale to nieważne. I podeszła z tym zapachem, powiem wam, jego psiknęłam, jego nosiłam ze sobą, ja miałam na sobie. Powiedziała mi, że wrócę, jeśli mi się spodoba. To jest oczywiście Jean-Paul Gaultier, nowy zapach, też z tego roku. Quentin Bish, za nim stoi, jeśli dobrze czytam. Miały tam być czerwone berries, czyli takie jagody, bergamotka, lili, jaśmin, yang-yang, meringa, patchouli. Dla mnie ten zapach, słuchajcie, kojarzy się... On ma coś w sobie takiego intrygującego, ale później ja powiedziałam, Boże, coś mi chodzi po głowie, że on mi przypomina taki, jak są zapachy, rozumiecie, do toalet, to coś mi takiego przypomina. Naprawdę, no dla mnie to jest taka woda, tak jak rozpylają właśnie coś i mi się kojarzy z tymi, nie płynami dezynfekcyjnymi, ale właśnie takimi, które rozpylają w toaletach, między innymi duty free, to właśnie z tym mi się kojarzy ten zapach, ale butelka piękna, opisywany jest jako akwatyczny, pudrowy, salty, on jest salty, słuchajcie, on jest salty, on mi przypomina może któryś z Diora nawet zapach, z tych takich butikowych,
ma pokazywać taką extraordinary, czyli taką siłę, znowu to jest divine, czyli celebracja tutaj właśnie tego gorsetu, być może feminizmu, ja tu sobie już doczytuję, ale ja bym nie chciała nosić tego zapachu, jak butelka piękna, to ja bym nie chciała tego zapachu, czyli generalnie powiem Wam, te dwa zapachy, którym się przyjrzałam, uświadomiły mi to, że na tą jesień, oprócz szlachetnego, pięknego J'adore Lahore, który ja chyba się jednak nie zdecyduję, bo wolę tą wolną, tą wersję właśnie taką alcohol free, nic dla mnie na razie nie ma. Aczkolwiek ja mogę zmienić zdanie od Bronze Goddess, przepraszam, Goddess Burberry, ale muszę jej dać drugą szansę, słuchajcie, muszę jej dać drugą szansę, nie wiem dlaczego gdzieś, ale jestem rozgoryczona Burberry na razie i na dzień dzisiejszy jej nie widzę żadnej takiej fajnej, słuchajcie, takich perfum, takiego zapachu, który ja na pewno bym chciała mieć. Wydaje mi się, że będę kroczyć tu w kierunku właśnie swoich starych zapachów. I słuchajcie, to na dzisiaj jest tyle. Ja bym się oczywiście mogła rozgadać, pogadać, bo jeszcze czuję te zapachy. Przepraszam, że nie mam butelka, ale powiedzcie mi, czy Wy wąchaliście, co na ten temat myślicie. A może jakieś polecicie właśnie mi zapachy, które warto się przyjrzeć, także ja zrobię ich recenzję. Dziękuję serdecznie za dzisiaj, do zobaczenia. Koniecznie zasubskrybujcie, komentujcie, słuchajcie i do zobaczenia. Pa, pa.